Redaktor Mateusz Michalski spotkał się z Anną Wyszkoni, aby porozmawiać o jej piątym solowym albumie Z cegieł i łez. Znajdziemy na niej utwór Było minęło, który jest dla artystki wyjątkowy z wielu względów. Posłuchajcie sami. Ania Wyszkoni powraca do nas po 5 latach z nowym albumem Z cegieł i łez. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Jak ja lubię to słowo, powraca. Nigdzie nie byłam, nie odeszłam. No to prawda, ale chodzi o nowy materiał, nowy album. Słuchaczom trzeba było właśnie poczekać troszeczkę na tę nowość. I często tak jest, że fani dopominają się tych nowych piosenek od swoich ulubionych artystów. Oczywiście. Podejrzewam, że w twoim przypadku też tak było. Pewnie, że tak. Fani czekali, fani pytali, kiedy będzie coś nowego. Ja starałam się zaspokajać to ich pragnienie i co jakiś czas wypuszczałam pojedyncze numery, ale tego było zdecydowanie za mało. Już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze pandemia, która zatrzymała w ogóle cały świat, zatrzymała też moją pasję i mój zapał twórczy. I wydawało mi się, że skoro teraz nie będę miała koncertów i będę siedziała w domu, no to będę siedziała przy instrumencie i będę rzeźbić, wiesz, i te piosenki będą same powstawały. Okazuje się, że poczułam taką pustkę, że nie byłam w stanie w ogóle tworzyć. W głowie miałam po prostu totalną ciszę. Tak jak zwykle przychodzą do mnie dźwięki, to się dzieje bardzo naturalnie. Jadę samochodem, włączam sobie dyktafon, coś tam nagrywam. Po prostu przez ponad rok miałam ogromny problem z tworzeniem nowych rzeczy. Więc teraz wracam. I daję za to fanom coś, co nazywam lustrem mojej duszy, bo to jestem cała ja. No właśnie, cała ty, jak też podkreślałaś o tej płycie, że jest to bardzo ważna i osobista płyta, tak? Właśnie z tego powodu, że pokazujesz całą siebie, odkrywasz siebie? Wiesz, ja zawsze tak działałam na przestrzeni tych 26 lat. Nigdy nie nagrałam piosenki, którą śpiewałabym wbrew sobie. Zawsze działałam zgodnie z tym, co czuję, ale wydaje mi się, że tak mocno dojrzałam w tym ostatnim czasie i tak to życie jednak trochę mnie przeczołgało mimo wszystko emocjonalnie, jak pewnie wielu z nas, że wydaje mi się, że jestem po prostu bardziej gotowa pokazać siebie i jeszcze lepiej wiem, w jaki sposób mam to zrobić, żeby to było jeszcze bardziej moje. I byłam bardzo też zaangażowana w ten proces tworzenia tej płyty. Siedziałam w studiu, czuwałam nad produkcją. No naprawdę poświęciłam temu kawał mojego życia i serca. Do tej piosenki też było minęło, powstał klip. To była pierwsza piosenka, która zwiastowała ten album. Klip taki filmowy, narracyjny, można powiedzieć, na ile ty bierzesz udział w procesie kreacji wideoklipów do swojej twórczości, do swojej muzyki? Na tyle, na ile pozwala mi intuicja, bo ja mam świadomość tego, na czym się znam lepiej, a na czym gorzej, więc nie lubię wychodzić przed szereg, ale bardzo lubię rozmawiać o tym, co mnie dotyczy i jeśli pojawia się reżyser z jakąś koncepcją, a ja mam jakiś pomysł dodatkowy, to o nim mówię i dyskutujemy, wiesz, to też nie jest tak, że ja wtedy upieram się przy moim pomyśle i chcę, żeby było tak, jak sobie to wymyśliłam, ale przynajmniej pozwalam sobie na tę dyskusję i na taką propozycję. W przypadku klipu do piosenki Było minęło, pomysł w dużej mierze wyszedł ode mnie. Oczywiście został zmodyfikowany i na potrzeby tej historii po prostu zrobiliśmy tak jak zrobiliśmy, ale wiesz, to też mnie zawsze jara, że mogę po prostu uczestniczyć w tym procesie pozamuzycznym. No bo ten obraz też jest bardzo ważny. Ważny, tak. I też często właśnie widząc po komentarzach fanów, słuchaczy, też doceniają właśnie często tę stronę wizualną właśnie i... Pewnie, że tak, bo to ten obraz może pomóc piosence, może też jej de facto zaszkodzić, ale przede wszystkim może pomóc zrozumieć historię, którą chciałam przekazać w piosence. Ta
album z cegieł i łez. My mieliśmy okazję zajrzeć za kulisy powstawania klipu. No ale właśnie bardziej o samą piosenkę, bo jest to piosenka tytułowa z cegieł i łez. Jak to ja rozumiem w ten sposób, że my jesteśmy skonstruowani właśnie w ten sposób, że czasami jesteśmy silni, oparci na solidnych fundamentach, tak. A czasami słabi, krusi też powinniśmy sobie na to móc pozwolić, czyli te cegły i łzy. A z tych cegieł i łez, tak jak śpiewasz, można zbudować most. To chyba taki tekst, z którym może się utożsamić każdy, prawda? Wiesz co, i to jest też taka myśl, która mówi, że ta równowaga jest nam potrzebna. No w życiu nigdy nie będzie zawsze cudownie, czy zawsze fatalnie. No po prostu czasem musimy dostać... Wiemy. No wiadomo. Po czym? Żeby iść dalej, żeby się zmobilizować. Czasami pojawiają się łzy wzruszenia, łzy szczęścia, czasami po prostu rozpaczy, ale no, z tego się składa nasze życie i dzięki temu to życie jest interesujące. To mnie buduje zdecydowanie i dlatego też postanowiłam tak zatytułować cały album, bo ta płyta jest zbudowana z mojej takiej wewnętrznej siły, bo ja mogę śmiało powiedzieć, że jestem silną kobietą, ale też jestem bardzo wrażliwa i tej wrażliwości też sporo na tej płycie jest, więc no, wszędzie staram się zachować ten balans. Ten album współtworzyłaś z cenionymi muzykami, autorami tekstów. Producentem jest Kuba Galiński i chciałem zapytać, jak się ma taki mocny team, to również czy to wzajemne zaufanie wzrasta i ma się od samego początku wrażenie, że właśnie powstaje coś ważnego, coś wyjątkowego? Ja najpierw sprostuję, bo Kuba Galiński rzeczywiście jest producentem piosenki Było Minęło, natomiast nad całym albumem pracowałam w małej wsi pod Wrocławiem z moim zespołem i wiesz co było cudowne? To emocjonalne zaangażowanie każdego z ludzi, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia tej płyty. Po prostu mogłam zadzwonić do kolegów w środku nocy i powiedzieć, że potrzebuję jakiejś partii gitary. I to się działo natychmiast, więc no, czułam się otoczona takimi ludźmi, którym też zależało. I to jest bardzo ważne. No, poza tym miałam do studia bardzo blisko, więc po prostu wyskakiwałam rano, potem jechałam po córkę do szkoły, wiesz, i mogłam wrócić do codziennych spraw. Bardzo fajny proces i dzięki temu też czułam się taka... chyba rozluźniona, wiesz, nie czułam żadnej presji. To wszystko się działo w taki sposób bardzo naturalny. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie, bardzo. Za rozmowę. Polecamy widzom najnowszą płytę Ani Wyszkoni z cegieł i łez. No i mam nadzieję, że słuchacze, widzowie będą mogli się z tobą spotkać na koncertach, usłyszeć ten materiał na żywo. Oj tak, będzie sporo okazji. Jeszcze w grudniu, tutaj wspomnę, zagramy w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Katowicach i w Przemyślu. W przyszłym roku kolejne koncerty będzie między innymi Wrocław, Kraków, Warszawa. No i myślę, że też kolejne daty, kolejne miejsca będą się pojawiać w kalendarzu. Czyli to życie na walizkach, w trasie. Kręci kręci i daje siłę i energię. Super. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dzięki, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Na dzisiaj to już wszystko, a w kolejnym odcinku noworoczne podsumowanie. Do zobaczenia w piątek 23 grudnia o godzinie 16:40.